Wow! Ale bluzka! Ja pierdzielę, te cyrkonie, jakby mi tutaj tak wszystko świeciło się, jak psu jaja na Wielkanocu. Ojejku, jaka cudowna. Nie, nie kupuj, nie kupuj. Idź dalej. Jakie buty. Ile to ma centymetrów? 10 centymetrów? To stary mówi, że ma 20, a to się większe wydaje. Nie, to na pewno nie ma 10 centymetrów. To chyba ma ze 30, bo jakieś takie większe te centymetry niż... Nieważne, nieważne, ale piękne. Nie, nie kupuj, kurwa, nie kupuj. Już dopiero co kupowałaś, dopiero to zamówienie przyszło. Jejku, jaki dresik. Ja bym tak wyszła na takiego sportowca, bym tak się pokazała, że niby ćwiczę. Wszyscy by uwierzyli. Wszyscy by myśleli, że ja ćwiczę, se kurwa, teraz kupiłam, nie? Bo teraz dresik się nie chodzi po chałupie, tylko kurwa normalnie na jakieś fitnessiaki. Nie? Ale jaka kiepska, jejku, jaka ta modelka jest chuda, bo biorą te kurwa chude takie lafiryny na te reklamy, zamiast wziąć normalną kobietę, która normalnie żre, a nie jakieś waciki z kurzem. Jejku, jaka ładna, czy ja bym się w nią wcisnę? Nie, kurwa nie w tym roku już, powiedziałam, że w tym roku już definitywnie, ostatecznie nie. Może bym zaczęła się od nie, nie warto, ale jaka ładna, jaka taka chuda, ty lafiryndo, ty. Bo te wszystkie modelki muszą być takie idealne. Nie mogą być normalne dziewczyny z jakimiś boczkami, żeby wystawało, żeby pokazać, że też może ten rozmiar troszeczkę większy wyglądać zajebiście, tylko wszystko... Jakie ma balony, aż mi tchu brakuje. Przecież ona by odleciała, kurwa. Takie twarde. Moje zlepione naleśniki tu zawinęłam, w staniczek włożyłam, bo jakieś takie zjodczała to. No na pewno sztuczne. A takie sztuczne to mnie nie interesuje. Chyba za 2 miesiące masz wakacje, słuchaj. I miałaś się odchudzać, a ty po prostu nie możesz, tylko patrzeć na te chude lafiryndy, jak one wyglądają, a sama nic ze sobą nie zrobisz. Albo jak ja tak kurwa kocham jej te kopleciki, to wszystko. Bo już nie przesadzaj, dobrze wyglądasz. Rozmiar M to też jest rozmiar M. To jest taka normalna, treściwa, zwykła kobieta. Dobra, nie będę tego kupowała. Wrzucę to do kosza. Te buty też wrzucę do kosza. Jak będą w koszu, to przynajmniej nie będzie mnie kruciło, bo jak wszystko, co się wyrzuci do kosza, to przynajmniej wiesz, że tego nie wyciągniesz. Kurwa, zatwierdź. Kod rabatowy jeszcze był? Cofnij, kurwa, cofnij! Nie wziąłem kodu rabatowego! Nie! Jest! Anulowano zamówienie! Jaki jest ten kodzik rabatowy? 2%? 2%? Co to 2%? Kurwa, normalnie taka oszczędność, że się chyba życie ułoży normalnie. Tyle hajsu zaoszczędziłam, że ja pierdzielę. To po co ja to anulowałam? Teraz z powrotem muszę wchodzić te same produkty i zaraz będę musiała się znowu denerwować i znowu wrzucać do tego kosza wszystko. Jejku, tato normalnie tą eskę ma na sobie. Jak ona wygląda w ogóle? Chude to takie dziwne, takie kształty ma normalnie, takie normalnie szyją, nie wiem. Kurwa, do smyka się jej ubierz, a nie normalnie na stronie byś pokazała M-kę, L-kę. XL-kę, a nie kurwa S-ka, S-ka, jak to brzmi? Jak suka, kurwa, suka. Przestań się denerwować, no i zobaczcie, to można normalnie pokochać w nerwicę. Dobra, no muszę się uspokoić. Dobra, to zrób jednak te zakupy, bo przecież jak się nie uspokoisz, to będziesz zła. Zatwierdź. Nie denerwuję. Rozmiar M to też jest po prostu taki zajebisty rozmiar, taki naprawdę, taki fantastyczny, taki kobiet, takie ooo, już widzę, jak wchodzę normalnie w te dresy, normalnie mówię, idziemy ci na siłkę, ale ja nie wchodzę. No i po co te nerwy były, kochana? Z kosza wzięłaś, co normalnie zamówiłaś, zatwierdziłaś, o SMS-ik przyszedł. Twoje zamówienie właśnie zostaje realizowane. No tak się cieszę, że mogłam sobie sama poprawić humor, że nikt nie brał w tym udziału, tylko ja.